Podcast Gościa Niedzielnego. Zaprasza Dominika Szczawińska. Proszę Państwa, to podcast, który nagrywamy z okazji uroczystości Bożego Ciała. Ksiądz dr Grzegorz Strzelczyk jest ze mną w studiu. Szczęść Boże. Szczęść Boże, kłaniam się nisko. Chciałabym o pobożności eucharystycznej porozmawiać, o jej trochę historii, ale też o tym, jak ona może być czymś ożywczym dla naszego życia duchowego dzisiaj i czym w ogóle jest ta pobożność eucharystyczna. Taki jest mój cel. Powiem tylko Tytułem wstępu, że kusi mnie taka rozmowa na temat, który rozgrzewa katolików jednego rzymskokatolickiego wyznania, czyli kwestia, w jaki sposób przyjmować najświętszy sakrament komunię świętą. Niemniej sygnalizuje to, że o tym porozmawiamy, bo chcę, żeby Państwo z nami wytrwali do końca, a wiem, że być może będą osoby zainteresowane. Niemniej też uczciwie mówię, że to nie jest dla mnie główny powód, dla którego dzisiaj się spotykamy. Bo szczerze chciałbym porozmawiać o, o tym, jakie to ma znaczenie adorowanie. Jezusa obecnego w jego ciele i krwi, jak to się w kościele zaczęło, dlaczego dla pierwszych wieków chrześcijan to nie była sprawa oczywista. No więc oddaję Ci głos, zarysowałam tylko okay. to, co dzisiaj. Mm, tylko ja, ja bym musiał zrobić trochę nura pod to pytanie, <grym> bowiem e, jednak uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi to nie jest uroczystość adoracyjna. No dobra, trochę mnie to zaskakuje, bo idziemy jednak za Panem Jezusem w monstrancji, klękamy, zatrzymujemy się przy czterech ołtarzach i tak dalej, czyli kopiuj, wklej, okay, adoracja. A o co chodziło oryginalnie? Chodziło oryginalnie o to, że w pewnym momencie w średniowieczu niejaki już Stur zaczyna mówić o tym, że w Eucharystii Chrystus jest obecny nieprawdziwie rzeczywiście i cieleśnie, tylko symbolicznie. Taka metafora pobożna, tak? W chlebie. Mhm. Co wywołało oczywiście odpowiednią reakcję, ale to dotyczyło nie adoracji, tylko dotyczyło komunii. Mhm. Bo kwestia była jaka? Jeżeli Chrystus nie jest cieleśnie i rzeczywiście obecny w Eucharystii, no to co my spożywamy? My spożywamy chleb. W związku z tym nasze zjednoczenie z Chrystusem jest ewentualnie tylko duchowe w tym sakramencie. I ten wymiar materialny nie ma, jest jakby wtórny, nie ma większego znaczenia. Mm -hmm. A potem wydedukowano z tego możliwość adoracji dopiero. No tak, ale to jest okay, oczywista no, sprawa, nie? To ale znaczy, jeżeli My adorujemy tylko tego, kto uważamy, że tam jest. No bo po co by było adorować kawałek chleba przy całym okay. tym. Ta? Tylko, że ta wiara, że Jezus tam jest, była w Kościele przez tysiąc lat. Uh -huh. I nie adorowano. Nie adorowano, bowiem celem sprawowania Eucharystii nie jest adoracja. Uh -huh. Adoracja jest skutkiem ubocznym. Tej dyskusji? Nie, celebracji. Uh -huh. No bo jeżeli my celebrujemy Eucharystię, to po co? Po to, żeby się z Chrystusem zjednoczyć w komunii. I Sobór Trydencki, jak mówi o tym, jaki jest cel ustanowienia Najświętszego Sakramentu, uh -huh. To mówi, że polecił czcić jego pamięć przez spożywanie. Mhm. Że jak my chcemy uczcić pana Jezusa Eucharystycznego, przyjmujemy to przyjmujemy komunię. I to jest pierwsze. Mm -hmm. No dobra, a ten bengariusz, tak? Berengariusz. Berengariusz, przepraszam. Berengariusz. Berengariusz, niech tu wybrzmi nam dobrze. Berengariusz podejrzliwy, heretycki, jakiż on był? No, heretycki, zwyczajnie trochę niedouczony. On się potem nawrócił, złożył wyznanie wiary, w którym mowa o tym, że to jest to samo ciało, które wisiało na krzyżu, to my je gryziemy naszymi zębami i tak mm -hmm. O gryzieniu było w tym. No, to też Wyznanie jest ważna wiary. kwestia, do niej wrócimy już potem, kiedy będzie czas na to, by powiedzieć, w jaki sposób oddawać cześć, szacunek y, Panu Jezusowi w jego ciele. Ale znowu charakterystyczne jest to, że w wyznaniu wiary Bręgariusza jest mowa o przyjmowaniu komunii, a nie o adoracji. Mhm. Dobra, ale mamy namierzone to, że ta adoracja wynika z tego, że wierzymy, że to jest Jezus obecny w swoim ciele, tak, i, i z tego, tak, się zrodziło mhm. adorowanie. Dlaczego aż tak bardzo było nam potrzebne to, żeby wyjść de facto na ulicę z kościołów, tak, bo to już wtedy jest też, to wyjście no, Bo to i tak naprawdę się rodzi trochę z demonstracji naszej wiary. Jeżeli pojawia się Herezja. To trzeba z całej siły. To my podkreślamy odpływać. ten drugi koniec. Mhm. I z tego rodzi się tak naprawdę kult eucharystyczny. Mhm. Powoli, powoli wychodzą z niego kolejne elementy. Początkowo przechowujemy postaci zakonsekrowane, zasadniczo chleb, zakonsekrowany, czyli ciało pańskie. Tylko i wyłącznie po to, żeby je zanosić chorym. I nie ma żadnego rodzaju kultu. Które się odnosi do tego ciała pańskiego, oprócz zwykłego zabezpieczenia, tak, że, żeby się tam nic nie działo i. To jest pokarm po prostu, tak? tak? Ale od początku jest ta głęboka świadomość, że w tym pokarmie obecny jest Jezus. Mamy pierwszy list Pawła do Koryntian, gdzie to już jest. Czyli mhm. lata 51- wieku, mniej więcej 20 lat po ostatniej wieczerzy. Paweł już mówi o tym, że jeżeli ktoś spożywa niegodnie, no to to jest sprawa ciało poważna. Ciało pańskie i krew pańskie. No więc mamy to już wtedy. Chwilę potem, znaczy pokolenie potem, mamy już mowę nawet o przemianie. Pierwsze wzmianki o tym, że się przemieni, mhm. nie? przez przemienienie odżywa nasze ciało. Więc y, mamy to, to głęboko obecne, jeżeli chodzi o, o rzeczywistą obecność, byśmy powiedzieli, Natomiast to przez wieki, 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 wieki całe nie generuje adoracji. Mhm. A jeszcze wrócę do, do, czynienia z do głębokości zrozumienia tego przez pierwszych chrześcijan, jak głęboko rozumieli, że to jest Chrystus obecny w, w ciele, w krwi, w chlebie, w winie. No bo tak, ci, którzy obserwowali z boku, no to szybko zaczęli podejrzewać chrześcijan o kanibalizm, prawda? Czyli jakby nomenklatura była taka, która dawała do zrozumienia, że tam się dzieje coś niehalo. Ale ci, którzy w tym uczestniczyli. Wiedzieli głęboko, że to jest zaproszenie Boga do tego, żeby na wielu płaszczyznach się człowiek z nim mógł spotkać? Tak to można tłumaczyć? My musimy pamiętać znowu o pewnych akcentach, które były obecne, dopóki chrzciliśmy dorosłych. I to jest też trochę związane potem z tą zmianą średniowieczną. Bo dopóki chrzcimy dorosłych, to mamy sakramenty inicjacji. Inicjacja oznacza wejście do nowego życia. I teraz to nowe życie domaga się nowego pokarmu. Jeżeli nie będziecie spożywali ciała Syna Człowieczego nie będziecie pili krwi Jego, nie będziecie mieli życia w sobie. Teraz chrzest oznacza dar nowego życia, który jest życiem z Ducha Świętego, co oznacza bierzmowanie. I ten ochrzczony i bierzmowany, prowadzony jest do stołu eucharystycznego. Z to kolejne sakramentów tam gran... jest nakarmiony, mhm. i on się ma regularnie karmić tym pokarmem nowego życia, żeby mu nowe życie nie zdechło. Mhm. I to jest oczywiste. Jako podstawowy sposób podejścia. I teraz tu się dzieje... okazuje, że można żyć 8 lat czy 9 do pierwszej komunii bez jedzenia, tak? Nie, jeszcze dzieje się gorzej, to znaczy kontekst jest mniej więcej taki tego okresu berengariusza, że ze względu na surowość pokut, mhm. bardzo wielu ludzi pozostaje w grzechu ciężkim, nie pokutuje. Mhm. W związku z tym nie przyjmuje komunii. W związku z tym, co im zostaje. Adoracja. Oddawanie czci Chrystusowi. I teraz... Oni są coraz częściej wpuszczani już na Eucharystię, bo początkowo było tak, że problemu nie było, bo nie byli wpuszczani. Mm -hmm. Ach, pokutnicy. A tu są wpuszczani, są na kolanach. Nagle się pojawia zapotrzebowanie na, na adorację, w tym sensie, że ja nie mogę przyjąć, więc nie mogę uczcić w ten sposób. No to czczę patrząc i ty, jakimiś wewnętrznymi aktami oddając. Cześć. No trochę dzisiaj też to proponujemy osobom, które nie mogą przyjąć y, Komunii Świętej, że przyjść na adorację. Tak, no ale to jest Erzac. To znaczy, nie, tu, więc troszkę y, ten, to parcie na adorację spowodowane było nie, niezbyt szlachetnymi pobudkami. To znaczy, to jest sz, skutek uboczny, także. Tak, że się tego, nie chce że się ludzie za bardzo nie y, nawracają. Więc tu musimy ostrożnie do tego podejść, że tu nie, nie jest sam miód. To podejrzana nam ta adoracja się robi trochę, e, tak? Znaczy jej początki mają splątane elementy, mhm. jak to często w historii. Natomiast to, co jest ewidentnie pozytywne, to jest właśnie ten moment e, tak naprawdę wynalazku trawienia, to znaczy. Trochę e, adoracja jest, jest tym, nie, że my przyjmujemy ten pokarm nowego życia, i teraz w, w zdrowej sytuacji, czyli kiedy nie jesteśmy w grzechu ciężkim, tylko wręcz przeciwnie, przyjęliśmy y, i ten Chrystus nas przemienia dzięki temu, żeśmy Go przyjęli, się z Nim zjednoczyli, to my dajemy sobie czas na trawienie, to znaczy na przeżywanie tego, że to zjednoczenie się dokonuje. I to jest właściwie istota y, adoracji. Mhm. Ja? Że my się cieszymy z tego, że doświadczyliśmy zjednoczenia. No ja to trochę takie tutaj jakiś echo Augustyna w tym co mówisz widzę, tak, który mówił, że jest potrzebna adoracja, żebyśmy wiedzieli, że przypójmujemy ciało i krew Pańską, tak, że do tego jest nam potrzebne, żeby docenić ten dar, musimy go uwielbić. Tak, tylko że Augustyn nie miał na myśli adoracji w naszym sensie, to znaczy wystawienia Mostra i tak dalej, tylko tak? pewną wewnętrzną postawę. Mhm. Aha. No ale w naszym biegu nam też może zabraknąć tej wewnętrznej postawy. Znaczy przyjmiemy komunię, a na to, żeby... I teraz chodzi o to, żeby zachować jedno i drugie. Mhm. Tak? Teraz odkąd żeśmy sobie bardzo mocno jakby powiedzieli w tym XII, y, XIII wieku, że oto jest wśród nas żywy Bóg pod postacią chleba, no to rośnie też świadomość, że y, no, je, jeśli tak jest, to może trzeba to jakoś ogarnąć bardziej uroczyście i tak dalej, i tak dalej. My tą uroczystość i świąteczność mm -hmm. wprowadzamy coraz bardziej właśnie od średniowiecza tak naprawdę. Wcześniej byliśmy o, o wiele bardziej skromni w łacińskiej tradycji zwłaszcza. Wschód to ma po swojemu troszkę inną drogą idąc. Rosną nam wyrazy tego, w jaki sposób my chcemy Boga uczcić, no ale to także odnosi się wtedy do tej obecności eucharystycznej Chrystusa. No i zaczynają się powoli takie elementy pojawiać. Procesja, wystawienie. Powoli zaczyna się kształtować też idea tabernakulum, czy takiego miejsca, które w szczególny sposób jest uwydatnione jako miejsce przechowywania. Ale to jest bardzo powolny proces. Upowszechnienie się przekonania, że warto albo należy umieszczać. Tabernakulum w głównej nastawie ołtarza, czyli na ołtarzu. Mhm. I to jeszcze w stronę ludu, to jest po dopiero. Czyli mówimy o drugiej połowie XVI wieku i potem o wieku XVII. Mhm. To Stos są stosunkowo nowe wynalazki, jeżeli <grym> popatrzymy na historię Kościoła. A kiedy jeszcze pod tym, że czcimy najświętszy sakrament, pojawił się dodatkowy argument, że tak, pod postacią cudu eucharystycznego? Pierwsze cuda eucharystyczne. Ale tu trzeba znowu ma małe spostowanie, <grym> To znaczy, jeżeli mamy cud eucharystyczny taki, w którym zanika postać konsekrowana, no to on jest trochę przeciwskuteczny. No bo to, co nam wynika z cudu eucharystycznego, to nie jest y, sakramentalna postać ciała Jezusa, z którą się można zjednoczyć. W mm. związku z tym. Y, no tak, tej hosti, gdzie się pojawiła kropla krwi, już nikt nie przyjmuje do, do, y, jako pokarmu. A tak? mamy też takie cuda eucharystyczne, które całkowicie y, przemieniają. Mm. Ja jako, że y, słabo się interesuję y, z takimi zdarzeniami nadprzyrodzonymi bo nie, nie trzeba w nie wierzyć, na szczęście to słabo znam historię cudów eucharystycznych, przyznaję się. Dla mnie cudem jest eucharystia, to znaczy, jakby po co mam mieć zjawisko, które jest przeciwskuteczne. No tak, ale widzisz, ja wrócę do mojego pytania. Ktoś z nami był w ostatnim podcaście, gdzie rozmawialiśmy właśnie o rozeznawaniu zjawisk nadprzyrodzonych, gdzie się uporczywie cię pytałam, po co Pan Bóg to robi, to tutaj przyznam, że to pytanie, może dlatego, że też mam tak trochę podobne podejście do twojego, tak, dlaczego to jest. No bo to akurat można zbadać. To szkiełko, i oko, o którym żeśmy ostatnio rozmawiali, a też probówki i inne odczynniki przychodzą nam z pomocą i no nie ma dwóch zdań. No To tutaj w tym, na tej patenie, czy na czymś jest Erchaminus, czy jakaś inne krwi i tak dalej. Ale ja, ja, ja będę jeszcze bardzo sceptyczny, to znaczy co do starszych cudów eucharystycznych, a nawet tych nowszych. Musieli, Musimy jeszcze zapytać, czy zostały zachowane bardzo ściśle procedury, jeżeli chodzi o pobranie próbki i drogę do, na badanie, i tak dalej. Mm -hmm. No dobra, te starsze, tam nie wiem, Orwiet, to nie wiem, jaki to był wiek, ale na pewno dawno temu. No ale je, jeżeli, jeżeli dopuszcza dziś? się do tego, że ktoś, kto bardzo intensywnie wierzy w, w to, że się cud dokonał, jest jednocześnie tym, który pobiera próbkę, odpowiada za jej dostarczenie i tak dalej tak dalej. To z punktu widzenia procedury naukowej to jest mało wiarygodne mhm. na dzień dobry. Więc na pewno nie da się w ten sposób przeprowadzić postępowania, które doprowadzi do Costa de Supernaturalitate, czyli potwierdzenia nadprzyrodzoności. Więc może odłóżmy cuda eucharystyczne, bo mnie bardziej interesuje Pan Jezus. Który się nam udziela i który wśród nas staje się obecny, a kiedy już sobie to uświadomiliśmy, że jest, no to z zaczęliśmy z tego korzystać. I ten strumień adoracji, on jest jakby logiczną konsekwencją struktury sakramentu. Bo znowu, Eucharystia jest specyficzna wśród sakramentów. Pozostałe są takie, że Bóg działa w akcie sakramentalnym, czyli w danym geście i słowie. W tym momencie, kiedy ten gez jest wykonywany i słowo jest wypowiadane, sprawia skutek i kropka. Mhm. A Eucharystia, i to Trydent też bardzo dobitnie mówi, tym się odróżnia od innych sakramentów i Trydent mówi, że je przewyższa, że dawca świętości najpierw staje się obecny, zanim się udzieli. Mhm. I ta dwustopniowość, czy dwuetapowość Eucharystii. Daje nam ten e, międzyczas <noise> okropny, tak? Podobno nie ma międzyczasu, ale chyba eucharystycznie jest. Czyli Jezus najpierw staje się obecny w swoim ciele w swojej krwi, a potem można Go przyjąć. Teraz właściwe, właściwa celebracja sakramentu Eucharystii to jest komunia. Mm -hmm. nie? No bo mamy najpierw szafarstwo uobecnienia, a potem szafarstwo udzielenia. Jedno nie jest bez drugiego. Czyli jeżeli my, my byśmy sprawowali mszę świętą, na której nikt nie przyjmuje komunii. To bez sensu. No to nie ma sakramentu tak mm -hmm. naprawdę. Bo on jest po to, żeby się nakarmić. Bo do, dopiero wtedy, kiedy ktoś, ktoś spożył, mm -hmm. no to mamy do czynienia z sakramentem. No ale jest przynajmniej Dlatego ksiądz, który sprawuje, tak. A, a, więc on musi, czy nie? On musi... musi i to nawet, gdyby był w stanie grzechu ciężkiego. Przyjąć komunię świętą. Okej. Okay. Właśnie dlatego, że to nie można celebrować Eucharystii, która by nie była sakramentem. Mhm. Czyli w której by nikt nie przyjął komunii. I co, i wtedy przyjmuje komunię, mimo że grzeszy w ten sposób? Yy, powinien się postarać yy, o akt żalu doskonałego przed rozpoczęciem. Nawrócić celebracji. Nawrócić czym prędzej, tak? Uh -huh. Nawrócić się przed najlepiej. Natomiast gdyby tego nie dokonał, to ciągle ma jakby prawny obowiązek. Mm -hmm. Przyjęcia komunii, nawet jeżeli zrzeszy ponownie przez to. Mm -hmm. Znaczy nie do końca zgrzeszy, bo tu ma obowiązek, więc nie będzie pełnej dobrowolności. Ale nie wchodzi. No chodzi o to, że, że to jest sakrament, który się przy... służy komunii. Mm -hmm, tak? Tak. Teraz, przy okazji tego, że jednak mamy tą dwustopniowość i przechowujemy Najświętszy sakrament, bo przechowujemy to do, go do chorych, to możemy go też przechowywać do adoracji. No i tu się pojawia ten moment, że jak on już jest to my możemy skorzystać z tego, że on jest fizycznie dostępny i możemy się rozgościć w tej obecności. No bo znowu, jeżeli my mamy fizyczne odniesienia, zmysłowo dostępne, to jest nam łatwiej. A nam chodzi nie tylko o ważne przyjęcie Eucharystii, ale też o owocne. Mhm. A owocność zależy od tego, jak ja się nastawiam duchowo, zmysłowo i tak dalej, jak przeżywam. I teraz osoby, które mają większą potrzebę zmysłowości, i są na przykład wzrokowcami, to im się łatwiej przeżywa, jak widzą. Mhm. Czyli adoracja w postaci widzenia Chrystusa obecnego w Eucharystii, to będzie lepsze, tak, niż niewidzenie po prostu, mhm. tak? No dobra, ale skoro jesteśmy tak blisko i kwestii przyjmowania komunii świętej, że istotą Echarystii jest to, żeby to był sakrament komunii, i kiedy jesteśmy przy kwestii wrażliwości na to, w jaki sposób Bóg do nas przychodzi, no to już jesteśmy moim zdaniem też o krok od tematu, który anonsowałam na początku naszego spotkania, czyli jak godnie przyjmować komunię świętą. Śmiali się ze mnie redakcyjni koledzy z koleżankami, że ja mam nadzieję, że rozmową naszą możemy pogodzić te dwie opcje katolickie, tak? Przyjmujących na rękę i przyjmujących do ust... Może zanim jeszcze pytanie, to tak z Twojej perspektywy, faktycznie to są tak opozycyjne już w kościele środowiska, tak bardzo się żeśmy skłócili, jakoś tam spolaryzowali. Ja myślę, że bardzo dużą krzywdę zrobiła nam pandemia, bo przypominam, że jakby pierwotny sposób przyjmowania Komunii Świętej to jest przyjmowanie nie tylko nawet na rękę, tylko wręcz rękami. Potem na rękę, a potem dopiero do ust. I raczej na stojąco, bo synody dość długo w ogóle zabraniały klękania w niedzielę. Bo o tym warto też wspomnieć. Szabatowe, tak? Podejście? Nie. Idea była taka. Chrystus, zbawiając nas, nas podniósł do godności Dziecka Bożego. A, pięknie, i stoimy. W związku z tym stoimy. Na Jeżeli ktoś się uniża, mm -hmm. no to albo wyraża to, że jest grzesznikiem, mm -hmm. czyli pokutnikiem, mm -hmm. czyli nieprzyjmującym komunii. Ja zawsze mam kłopot, jak mi ktoś klęka z nagła przed komunią, bo ja Ty mam zastanawiasz, w głowie czy nie, nie, nie patrys nie mocno patrystyczną symbolikę. Klęczę, czyli nie. I, no to znaczy, że nie mogę przyjąć komunii, mhm. tak? No ale to, to są moje skrzywienia związane z, z nadmiernym studiowaniem ojców przez, pewien, przez pewną fazę, bo ja miałem kiedyś, kiedyś bo naprawdę siedziałem w ojcach tak bardzo intensywnie ze względu na doktorat, co oznaczało rok czytania właściwie tylko tekstów tam z przestrzeni tej patrystycznej. I, i wtedy przesiąkłem tymi, tymi takimi właśnie skojarzeniami. Ale tam było grubo, to znaczy łącznie z tym, że wyklinano Mhm. Osoby, które klękają w niedzielę i w, w okresie pięćdziesiątnicy. Więc musimy mieć świadomość, że tam były pewne przekonania teologiczne, które były bardzo ważne. I teraz oczywiście, że nam się poprzesuwały rzeczy. No inaczej wyrażamy, no to mowa inaczej ciała, że nie tylko sakralnie, ale mowa Natomiast ciała dla kogoś e, znaczy tak, do kogoś inaczej. E, Okej, okay, tylko że jeżeli to jest liturgia, mhm. no tak, to byłoby warto, żeby znaczyć to. Znaki my się był znak. nie umawiać na pewne znaki. Mhm. I te znaki są właśnie takie, to znaczy stoimy. Pielgrzymujemy, mhm. tak? I tak dalej, i tak dalej. No ale okej. Okay. Teraz, niestety, y, w, w Polsce akurat bardzo y, słaba budowana była świadomość, wtedy, kiedy to prawo było wprowadzane, że komunia święta do ust i komunia święta na rękę są absolutnie tak samo dopuszczalnym sposobem przyjmowania komunii. Bo to jest Jan Paweł II, tak? W Polsce tak. A w ogóle na świecie jeszcze, jeszcze wcześniej. I myśmy wtedy nie zrobili chyba wystarczającej katechezy. Zakładaliśmy, że nikt z tego nie będzie korzystać, i tak dalej, i tak dalej. A potem przyszła pandemia. No po jeszcze ktoś jeździł po świecie i już zobaczył, że tak można i że to jest, jest ok. I miał przeczyszczone, albo kiedy tam, gdzie na początku pojawiła się jednak rozsądna katecheza, rozsądne wyjaśnienie i tak mhm. dalej, i tak dalej. Natomiast, niestety, okres pandemii to był okres, kiedy wszyscy wskoczyliśmy do internetów i tam od razu uaktywniły się, bo to się zbiegło też z dużym desantem, środowisk, które są jednak w materialnej schizmie, mimo tego, że ze względu na miłosierdzie kolejnych papieży nikt nie chce tej schizmy ogłosić czyli różnych środowisk, które się mianują tradycyjnymi katolikami. Które zaczęły wrzucać, że tutaj mamy do czynienia z jakimiś diabelskimi rzeczami, i tak dalej, i tak dalej. Łącznie właśnie z powoływaniem się na jakieś szemrane objawienia, jakieś cudawianki w ogóle. Odsyłamy do dokumentu, o którym rozmawialiśmy z tydzień e, temu. Nie, no to, to, to było przerażające wręcz, jak się to oglądało. No ale ludzie siedli do internetów. Mhm. I często siedli do internetów, bo nie mieli porządnego duszpasterstwa w czasie pandemii, bo duszpasterzy się wyłączyli. Zamiast przeskoczyć do internetów. I tam, gdzie to zostało puszczone, samopas, to już było niebezpiecznie. A do tego doszedł drugi element, a mianowicie dzielenie ludzi na komunikujących się do ust i do rąk w trakcie pandemii. To był jeden z większych błędów, moim zdaniem, które się dokonały praktycznych w polskim kościele. Bo jak się doprowadzi do tego, że fizycznie dzielimy ludzi, mhm. No to, no to oni są fizycznie podzieleni. No a w niektórych miejscach to trwa do dziś, takie, że tu jest komunia rozdawana tak. Tutaj. Ja miałem gigantyczny zgryz na samym początku, jak się pandemia zaczęła, właśnie co z tym zrobić? To znaczy, bo od bo, bo razu mi stanęło w głowie, że jeżeli ja zrobię dwie kolejki, mhm. to już tego nie odkręcę. Ci ludzie staną w tych dwóch kolejkach i zaczną na siebie patrzeć z boku. Mhm. A, nie? Więc ja się przyznaję, że wysm wysmerfowaliśmy taki pomysł, że żeby tego nie zrobić, znaczy, żeby nie podzielić ludzi, to będziemy się po prostu dezynfekować po każdej osobie, która przyjmuje komunię do ust. Mhm. I tak robiliśmy konsekwentnie przez całą pandemię. Nigdy nie zrobiliśmy dwóch kolejek. I w ogóle spokój. I myślę, że to było, to było fajne rozwiązanie właśnie dlatego, że nie, nie wprowadziło tego podziału. Mhm. Ale ja jeszcze tutaj się w tym kontekście chcecie zapytać o to, a słyszałam to z, z wielu osób, zresztą z którymi serdecznie rozmawiam też, że no nie wyobrażają sobie podejścia do komunii i wzięcia jej do ręki, nie uklęknięcia, nie przyjęcia do ust, to jest no, bardzo sprzeczne z wrażliwością, z wychowaniem, z poczuciem sakrum. Jak tutaj zbudować jakieś porozumienie? Nawet nie, nie odbierałam w tym takiej wrogości, że a ten, który do ręki, to na pewno jest świętokradsze no, no, zachowanie. Ale nie trzeba im tego burzyć i odbierać. Znaczy, bo przyjmowanie do ust jest równoprawne. Przyjmowanie nakręcząco może być karkołomne w niektórych kościołach, ale jest równoprawne. Mhm. Więc jakby nie, nie trzeba przekonywać, że muszą inaczej. Czyli ja nie chcę przekonywać, tylko jakby, żeby nas pogodzić w tej różnorodności, że coś to dla kogoś jest... Inaczej jeszcze zainspirować i jednych, i drugich do tego, by faktycznie ten moment, no to też będzie pytanie o wyjątkowość tego momentu przyjęcia komunii, to jest ważne, żeby on był, obojętnie w jakiej formie to robimy, był momentem spotkania, momentem oddania też Panu Bogu czci. Ja, ja jako udzielający, to, to mam czasem. E takie momenty naprawdę w, w, wzruszające, kiedy widzę osoby, które przyjmują komunię i to niezależnie właśnie od formy, a czasami mam momenty przerażenia i to znowu niezależnie od formy. No, tak, tak, no to, to trochę o to właśnie pytam. Nie, bo, bo czasem przystępuję do komunii i przyjmuje do ust ktoś, co do którego mam, no, poważne wątpliwości co do tego, czy tam mamy podejście godne, tak. Mhm. A czasami e, taką wątpliwość mam wobec kogoś, kto przyjmuje na rękę. No i tyle. Jest przyjmowanie na rękę taki moment, którego no, nie da się zrobić przy okazji przyjmowania do, do ust. I on mi jest też drogi bardzo. Znaczy, jak się z księdzem, to się ma fajne doświadczenie tego fizycznego kontaktu. Mhm. I teraz czułość jednak między ludźmi wyrażamy Bierzamy przez dotyk. No przez fizyczny kontakt. I, I dłonie są naturalnym jakby miejscem tego. Czasami to, to widać u ludzi, którzy przyjmują komunię na rękę, że tam jest taki moment, dosłownie, bo nie mają mało czasu na to, mm -hmm. a widać, żeby chcieli dłużej. Nie, robią ten krok w bok, żeby się zatrzymać. I tam jest taki moment pomijać, pomijać, nie pomijać. Nie? Mhm. Taki, nie? Że, że, że ten gest. No Cieszenia e się tym, że mam Jezusa w rękach, tak. I to jest coś, co jest trudne, jak się przyjmuje do ust, no bo, bo ten moment jest krótszy znacznie. Mhm. I okej, okay, należałoby tak zrobić, że wtedy, kiedy mówię o ciało Chrystusa, żeby to moje ciało Chrystusa, mhm. tej osobie, która przyjmuje komunie, pomogło do takiego przeżycia. No ale znowu, jest, jest ciut więcej czasu, kiedy się przyjmuje na rękę na to, mm -hmm. żeby, żeby przetworzyć w ogóle ten moment, nie? Mm -hmm. Księżom jest łatwo, bo my, ma, my tam mamy dowolną ilość czasu w ogóle. To, mm -hmm. jest, to jest mega, tak? Bo, mm. bo ja sobie mogę w, w ogóle zrobić tam dłuższy taki moment zatrzymania, zanim spożyję i tak dalej, i tak dalej. I to widać, jak księża odprawiają nieraz, że oni sobie tfanie korzystają z tego. <laughs> tak, że to mają. No, okej, okay, ale to właśnie też chodzi o to, żeby ci, którzy inni też, którzy przyjmują komunię, mieli ten moment. Mm, no, ale widzisz, gdyby się o tym znalazło przestrzeń, żeby o tym mówić, prawda? No, wiadomo, że teraz to jest trochę poleminowe, tak? Żeby rozmawiać o tym, bo żeśmy się już tak jak wspominamy, to poróżnili i, i każdy się trzyma swojego podejścia, ale może. Może właśnie to. Ja, ja akurat pamiętam, że pierwszy raz komunię świętą i to jeszcze z chleba wypieczonego w piecu na rekolekcjach takiej macy, no to przyjmowałam właśnie jako nastolatka i, i tego z doświadczenia nikt mi nie zabierze. Właśnie takiego spotkania, że to Bóg mnie karmi swoim ciałem, które jest chlebem, ja po sięgam, ja adoruję przez ten moment, przyjmuję tak komunie i jakby no, przez takie doświadczenie, przez też katechezę związaną z tym, że wtedy to było nam wyjaśnione, pogłębione, no podchodzę do komunii przyjmowanej na rękę, prawda? Zdaję sobie sprawę, że jeżeli ktoś tego nigdy tak nie usłyszał, nie zobaczył, to to patrzy na to sceptycznie. Tak, a do tego dochodzi jeszcze jedna rzecz, która potrafi nam niepotrzebnie mieszać w głowie, to znaczy takie przekonanie, że najważniejszą sprawą jest ochrona przed profanacją. Mm -hmm. No tak. Nie, najważniejszą sprawą jest to, żeby ten, kto przyjmuje, otwarł się na przyjęcie Bożego daru. To jest najważniejsze. Jakby Bóg obawiał się tego, że go źle potraktujemy, to by nie stawał się ciałem i nie szedł na krzyż. Teraz, oczywiście, że chodzi o to, żeby... Unikać niedbałości, nonszalancji i tak dalej. To dotyczy każdej formy przyjmowania komunii i odnoszenia się do ciała pańskiego. Tylko czy to nie jest priorytet? Bo gdyby Bóg się bał, że gdzieś jakaś partykuła spadnie, to by nie wymyślał pomysłu z komunią jeszcze w czasie, kiedy nie mieliśmy hostii wypiekanych osobno. Hmm. Myśmy tak już to zabezpieczyli. Że właściwie nigdy pan Jezus nie był tak bezpieczny jak, jak współcześnie, jeżeli chodzi o partykuły, tak? Proszę sobie wyobrazić, że jednak w tradycji łacińskiej używaliśmy chleba niekwaszonego, czyli macy. Nie było wyspecjalizowanych piekarni, które to robiły na. E... Więc się kruszyło. <grych> to była zwyczajna maca wypiekana przez gospodynię proboszcza, jeżeli miał. Spróbujcie, z, zróbcie sobie doświadczenie takie domowe, tak weźcie sobie, zróbcie sobie macę, sami wykonajcie sobie coś takiego. Czyli nie, nie kwaszony chleb, nie, nie kupiony ze sklepu, tylko sami sobie zróbcie. I potem y, zróbcie tak, żeby rzeczywiście był suchy w miarę, czy, że, żeby się dawał łamać. A potem to sobie połamcie. I teraz przez wieki całe tak wyglądało łamanie chleba w czasie eucharystii. I naprawdę ci ludzie nie szli do piekła za to, że. E, się pokruszyła. E, że nie uszanowali ciała pańskiego. Więc e, my czasami przecedzamy komara, a przepuszczamy wielbłąda. I to jest taki przypadek trochę. Mm -hmm. Jednak skupienie się na wielbłądzie jest tutaj e, myślę, że ważniejsze. I pewnie będziemy to jeszcze robić, bo każdy jakieś tam wielbłądy wokół siebie ma. A dzisiaj bardzo dziękuję. Ufam, że pozytywnych inspiracji Państwo trochę znaleźli w tym, o czym rozmawiałam z księdzem dr. Grzegorzem Strzelczykiem, za co dziękuję bardzo. Dziękujemy bardzo. Podcast Gościa Niedzielnego. Zaprasza Dominika Szczawińska.